Dobry wieczór, przyjaciele! Chciałbym powitać Was w Prophecy Odyssey, a to jest wieczór numer cztery z tej serii studiów biblijnych, które omawiają najważniejsze tematy proroctw biblijnych. Bardzo się cieszymy, że zespół Amazing Facts znów jest tutaj w Nowym Jorku. 25 lat temu przeprowadziliśmy wspaniałą serię w tym samym budynku. O Bóg jest błogosławiony, a my chcemy podziękować tym, którzy przybędą lokalnie. Chcemy powitać i pozdrowić naszą międzynarodową publiczność. To taka zabawa. Wchodzisz na stronę internetową i klikasz na język. A tam jest około 16 różnych języków i może jestem tym trochę zbyt pochłonięty, ale klikam i słyszę siebie głoszącego w tych wszystkich różnych językach. Nie miałem pojęcia, że mam dar języków. Ale samo przechodzenie przez to i słuchanie tego było świetną zabawą. Chcę również powitać naszych przyjaciół, którzy oglądają 3ABN, który współpracuje z nami w tej serii, Hope Channel International, Good News Network. I będziemy oglądać te transmisje przez wiele lat, ufamy, że ludzie będą studiować słowo. Dzisiejsza lekcja, jak mówił pastor Ross, jest bardzo ważną lekcją dotyczącą prawa i baranka. Jest to temat, który można znaleźć w całej Biblii, ponieważ Pismo Święte naprawdę zajmuje się największym problemem. A no i największą odpowiedzią? Mamy problem, który nazywa się grzechem. I mamy odpowiedź zwaną Zbawicielem. Mamy problem z chorobą grzechu i naszej natury, która jest śmiertelna. Jezus przyszedł, aby wziąć na siebie tę śmiertelną chorobę, ponieść za nią karę i nas zbawić. Tak więc na samym początku przedstawiłem problem i odpowiedź, ale zawsze lubię zaczynać od zadziwiającego faktu, więc przejdziemy do ekranu i zobaczymy, czego dowiemy się na ten ważny temat po drodze. Największy meteoryt, jaki kiedykolwiek znaleziono na Ziemi nazywa się Choba Space Rock. A został odkryty w Namibii w roku rolnika który pracował z pługiem, uderzył w coś i pomyślał, co to jest. Trochę pokopał i okazało się, że to kawałek żelaza, ale kopał dalej i stawał się coraz większy i większy. Aż w końcu zdał sobie sprawę, że znalazł masywną skałę. Po pewnym czasie odkryli, że był to meteoryt o długości ponad 9 stóp i szerokości może 9 stóp. Największy meteoryt, jaki kiedykolwiek znaleźli. Kilka osób przyszło i próbowało odłupać jego kawałki, ale jest tak twardy, że łamie praktycznie każde ostrze piły do metalu i dłuto, które się do niego przyłoży. Nigdy nie przeniesiono go z miejsca, w którym uderzył w ziemię, ponieważ waży około 66 ton. Jest to więc masywna, można powiedzieć, skała wieków, a tysiące turystów każdego roku przyjeżdża, aby obejrzeć meteoryt Hoba. Biblia mówi nam, że Bóg, kiedy dał nam najważniejsze słowa, dziesięć przykazań, napisał je palcem na kamieniu, reprezentując jego niezmienną naturę. I to jest właśnie prawo Boże. Będziemy więc dziś rozmawiać na ten bardzo ważny temat. Wiesz to, co robiliśmy wcześniej, jest naprawdę interesujące, to to, że wychodzisz na ulicę i pytasz Czy słyszałeś o dziesięciu przykazaniach? Ludzie odpowiadają, że tak. Okej, okay, możesz mi je wymienić? Czy wiesz, że przeciętna osoba na ulicy może znać tylko cztery z dziesięciu przykazań? Przykazań Czy nie samowira. A kiedy powstał nasz kraj, wszyscy je znali. Pamiętam, że wychowano mnie na ateistę, ale chodziłem do kilku szkół publicznych i kiedy byłem dzieckiem, w szkole publicznej na ścianie wisiało dziesięć przykazań. Ilu z Was to pamięta? Czy któryś ze starszych świętych chce się tutaj pochwalić? Wiesz, pytanie numer jeden, od którego zaczniemy i będziemy o tym rozmawiać, a mamy wiele bardzo cennych informacji do przekazania. Pierwsze pytanie, Kogo symbolizuje baranek w piątym rozdziale objawienia? Werset szósty. Teraz, jeśli macie swoje Biblię, albo w telefonie, albo w wersji papierowej w domu, możecie przejść do rozdziału piątego, a jeśli spojrzycie na rozdział piąty, werset szósty objawienia, jest to temat proroctwa. I spojrzałem, a oto pośrodku tronu i czterech istot żywych i pośrodku starszych stał baranek jakby zabity, mający siedem głów i siedmioro oczu którymi jest siedem duchów bożych wysłanych na całą ziemię. I przyszedł i wziął zwój z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Cóż, od razu myślę, że niektórzy z Was zdają sobie sprawę, czy spodziewacie się zobaczyć baranka z siedmioma rogami i siedmioma oczami. A jeśli dojdziemy do 17 rozdziału objawienia, to jest tam mowa o kobiecie siedzącej na bestii, która ma siedem głów i dziesięć rogów. Niektórzy z Was, gdy wyjadą na wieś, zobaczą znak informujący o przejściu dla jeleni, z małym obrazkiem jelenia. Nigdy nie zobaczysz bestii z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami. Te rzeczy są symbolami biblijnymi, ale nie są trudne do zrozumienia. Jeśli chcesz wiedzieć, kim jest baranek, możesz przeczytać o tym w Nowym Testamencie. Jest tam napisane, że Jezus jest barankiem Bożym, co oznacza siedem oczu na baranku i siedem rogów. Jezus jest barankiem, siedem oczu reprezentuje wszechwiedzę przez cały czas. Biblia mówi, że oczy Pana biegają tam i z powrotem po całej ziemi, a to jest w drugiej księdze kronik. A co z siedmioma duchami Boga? Izajasz w jedenastym wersecie mówi o tym, że Mesjasz będzie miał ducha Pańskiego, który spocznie na nim: ducha mądrości, zrozumienia, ducha rady, mocy, ducha wiedzy i bojaźni Pańskiej. Jest to siedem aspektów lub atrybutów ducha Bożego. Ale to jest jeden Duch. I jest jeden Jezus. Mówi nam tylko, że widzi wszystko i wie wszystko, a róg w Biblii reprezentował moc. Łukasz. Rozdział 68. Błogosławiony niech będzie Pan. Bóg Izraela nawiedził swój odkupiony lud. Mówi o rogu swojej mocy i zbawienia. Tak więc te symbole, które znajdujemy w objawieniu, mówią nam różne rzeczy o cechach Boga. Kiedy myślimy o imieniu Jezus, no zwykle je wypowiadamy, jest ono związane z greckim tłumaczeniem. Jeśli jesteś Hiszpanem, mówisz Jezus, Jezus, hebrajski to Jaszua i oznacza to Zbawiciela, Jehowa jest Zbawicielem, to właśnie oznacza Jego imię, objawienie, wiesz ile imion ma Pan? Jest Alfą, Omegą, jest drzwiami. Biblia mówi, że jest dobrym pasterzem, jest drogą, prawdą, życiem, jest żywą wodą, jest winoroślą, a my jesteśmy gałęziami, jest światłością świata, jest najwyższym kapłanem. Mam na myśli wiele imion Chrystusa, które mówią nam o różnych atrybutach Jego charakteru, ponieważ jest Bogiem, on jest raczej skomplikowany. Ma wiele różnych cech. W piątym rozdziale Księgi Objawienia widzimy obraz baranka, który został zabity. Jest to rozwiązanie problemu prawa, które zostało złamane, o czym będziemy mówić dziś wieczorem. Następnie można przeczytać w Jana 1, 29. Wiemy, kim jest baranek, to mówi Jan, widział Jezusa przychodzącego. Można powiedzieć odpowiedź ze mną, gdy widzisz je wyróżnione. Jan zobaczył kogo? Jezusa zbliżającego się do niego i powiedział: Oto baranek. Baranka, więc kto jest barankiem? Jezus. Abraham idzie na górę ze swoim synem Izaakiem. Pan powiedział Abrahamowi: Chcę, abyś posłusznie złożył swojego syna w ofierze. Udaje się na górę Moria, na plecach Izaaka kładzie się drewno, tak jak krzyż został umieszczony na plecach Jezusa. Abraham przygotowuje ogień, a Izaak idzie. Wiele razy wcześniej składał ofiarę ze swoim ojcem, ale dziś czegoś brakuje. On mówi, ojcze. Abraham był niezwykle spokojny. Ona to tak, mój synu. Powiedział, że mamy drewno. I mamy ogień. Ale gdzie jest baranek? A Abraham powiedział tymi słowami, które odbiły się echem w historii, mój synu, Bóg zapewni sobie baranka. A kiedy dotarli na szczyt góry, Cóż przed? Izaak był dobrowolną ofiarą, tak jak Jezus. Pozwolił ojcu go związać. I zanim nóż spadł, Bóg powstrzymał go i powiedział: Abrahamie, Abrahamie, nie krzywdź chłopca. I wskazał na barana, męskiego baranka złapanego za rogi w gąszczu. A słowo w języku hebrajskim to cierniowy krzew, męski baran z koroną cierniową. Jezus nosił koronę cierniową dla ciebie i dla mnie. Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Cały system ofiarniczy wskazywał na Chrystusa. Co może zmyć moje grzechy? Nie krew baranków, kozłów i cielców, ale krew Jezusa. Amen? Krew Jezusa. Amen, wiesz o tym. O tak więc Jezus jest tym barankiem, którego widzimy w całej Biblii. Na początku, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, próbowali przykryć swój grzech czym? Liśćmi figowymi. Bóg powiedział, że to nie zadziała. Po pierwsze, mówi się, że zrobili fartuchy z liści. Fartuch, to było jak mini spódniczka. Był to więc niewłaściwy i niewystarczający materiał. Ludzie nadal robią to dzisiaj z niewystarczającą ilością materiału. Bóg dał im tuniki, a słowo to oznacza szaty ze skóry. Bóg nie stworzył nagle winylowego naugachydu. To była imitacja skóry. Bóg ustanowił system ofiarny baranek musiał umrzeć, aby przykryć ich nagość? A Jezus musiał umrzeć, aby przykryć naszą nagość, a objawienie mówi nam, że zapewnia nam piękne białe szaty chwały. You Amen. Syn marnotrawny wraca do domu. Ojciec przykrywa jego brudy swoją najlepszą szatą. Jezus umarł, aby zapewnić te szaty Tobie i mnie. Pytanie numer dwa. Dlaczego Jezus musiał cierpieć? A umarł? Biblia mówi nam Rzymian 3,23 dla ilu? Wszyscy zgrzeszyli i nie dostąpili chwały Bożej. Druga część mówi, że zapłatą za grzech jest co? Śmierć. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Karą jest śmierć. Ale wciąż żyjemy. Dlaczego? Ponieważ Bóg posłał swojego Syna na świat z kilku powodów. Po pierwsze, aby umrzeć w imieniu tych, którzy przyjmą Jego ofiarę i nowe serce, które oferuje. A dlaczego niegodziwcy wciąż żyją? Jezus umarł, aby dać im czas na podjęcie decyzji. W przeciwnym razie padniesz martwy za pierwszym razem, gdy zgrzeszysz. Wszyscy żyją dzięki łasce Bożej, amen? Ale wielu ludzi żyje w okresie próbnym, który się skończy. Chyba, że zwrócą się do Chrystusa i przyjmą Jego ofiarę. Biblia mówi, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy jesteśmy winni. I czasami myślimy, że grzechy to tylko małe rzeczy, takie jak zjadłem ciastko między deserem a obiadem, a nie powinienem. Grzech jest śmiertelny. Biblia mówi, że karą za grzech jest śmierć, jest zaraźliwy i śmiertelny. Pierwszy list Piotra 3,18. Bo i Chrystus raz cierpiał, aż sprawiedliwy. Za niesprawiedliwych. I On jest sprawiedliwy, zajął nasze miejsce. Kiedyś śpiewałem piosenkę, która brzmiała: On spłacił dług, którego nie był winien, ja byłem winien dług, którego nie mogłem spłacić. Potrzebowałem kogoś, kto zmyłby mój grzech. Więc czym jest grzech? Biblia nam mówi, jak objawienie nazywa ten plan ratowania ludzi przed śmiercią. To jest z proroctwa, objawienie rozdział 14, werset 6. Jest to w tym, co nazywają pierwszym poselstwem Anioła w objawieniu 14, mającym wieczną Ewangelię. Słowo Ewangelia oznacza wieczną dobrą nowinę. Ewangelia jest bardzo dobrą nowiną z powodu złej nowiny. Zła wiadomość jest taka, że świat umiera. Całe stworzenie jęczy i cierpi. My umieramy. Od chwili narodzin jesteś tak doskonały, jak tylko możesz być. Ale od tego czasu jesteś na przenośniku taśmowym do grobu. To pełna rzecz. Masz życie do przeżycia. Ktoś powiedział, że jedno życie do przeżycia wkrótce przeminie. Tylko to, co zostało zrobione dla Chrystusa, będzie trwać. Najważniejszą rzeczą w życiu jest poznanie Boga i Jego miłości oraz dzielenie się Bogiem i Jego miłością. To wszystko. Dwa wielkie przykazania. Kochaj Pana z całego serca. Kochaj bliźniego swego. Musimy nauczyć się kochać. I taki jest cel planu zbawienia. Dobra wiadomość jest taka, że umieramy, ale Jezus powiedział: Nie chcę, żebyś umierał. Ja umrę za ciebie. Wezmę na siebie wszystkie wasze grzechy i umrę zamiast was, jeśli uwierzymy. Jest to plan zbawienia zwany Ewangelią, dobrą nowiną. Czasami jest ona tak dobra, że ludzie mają trudności z uwierzeniem w nią. Mówią: Jak mogę w to uwierzyć? Muszę na to jakoś zasłużyć. Ja pamiętam, jak kiedyś słyszałem o człowieku, pracował w kopalni. A kaznodzieja prowadził spotkanie ewangelizacyjne i ewangelista co wieczór mówił tym górnikom: Przyjdźcie do Jezusa. On przebaczy twoje grzechy. Górnik spotkał się potem z ewangelistą i powiedział: Nie rozumiem, jak to może być niesprawiedliwe. To znaczy, muszę coś zrobić, aby na to zasłużyć. Na to. Jak on może mi to tak po prostu dać? Przecież zgrzeszyłem. A ewangelista powiedział: Codziennie chodzisz do pracy, prawda? W kopalni, tak. Powiedział, że zjeżdżasz windą na dół, prawda? Odpowiedział, że tak. Powiedział: Musisz płacić za tę windę? Odpowiedział, że nie. Zapytał: Czy ktoś musiał zapłacić za tę windę, aby zabrać cię z powrotem na górę? Tak, bardzo drogo. Powiedział: Bóg zapłacił za windę, aby cię podnieść. Zszedłeś na dół, ale on cię podniesie. Biblia mówi nam: I czekaj, nie przeczytałem jeszcze pytania. Czym według Biblii jest grzech? Jezus przyszedł, aby zbawić nas od grzechu. Czym jest grzech? Jest kilka definicji. Najprostsza z nich znajduje się w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie czwartym. sprawie. Jeśli masz wersję króla Jakuba, mówi ona, że grzech jest przekroczeniem prawa. Kiedy łamiesz prawo Boże, jest to grzech. Dziesięć przykazań. Mówią o takich rzeczach, jak nie kłam: nie okradaj, nie zabijaj, nie kradnij. Kiedy nie przestrzegasz Jego prawa, to grzech. I Karą za grzech jest śmierć, ponieważ niszczy, jest rakiem, który niszczy wszelkie szczęście. Jest całkowicie sprzeczny z naturą Boga i Jego wszechświata. Albowiem przez zakon Rzymian 3.20 jest poznanie grzechu. Prawo nie jest po to, by zbawić nas od grzechu. Prawo pokazuje nam nasz grzech. Pytanie numer 5. Czy Boże prawo moralne może zostać zmienione lub uchylone? Kiedy mówimy o prawie moralnym, mamy na myśli dziesięć przykazań. Biblia zawiera wiele praw. Mamy prawa cywilne, które dał Mojżesz. Wiele rządów na świecie nadal przestrzega prawa cywilnego. W rzeczywistości, jeśli pójdziesz do budynku Sądu Najwyższego na samym szczycie na zewnątrz, zobaczysz Mojżesza siedzącego z dziesięcioma przykazaniami na kolanach. Ponieważ jest to najbardziej zwięzłe, kompletne. Najbardziej zwięzłe i kompletne prawo Boże, jakie można znaleźć gdziekolwiek. Więc odpowiedz na Łukasza 16, werset 17. Jezus powiedział, że łatwiej jest niebu i ziemi, co? No, przeminąć niż jeden ułamek. Słowo ułamek oznacza skrzyżowanie litery T. Aby nie przestrzegać prawa. Niebo i ziemia muszą najpierw przeminąć. Wiesz, że w objawieniu jest mowa o arce Bożej w niebie? Bóg ma tam swoją kopię. Musisz pozbyć się nieba, aby pozbyć się Bożego Prawa. Ponownie Psalm 89, werset 34. Mojego przymierza nie złamie ani nie zmienię słowa, które wyszło z moich ust. Kiedy Bóg dał dziesięć przykazań, wypowiedział je własnymi ustami, napisał je własnym palcem w obecności całego narodu. Nigdy wcześniej od tamtego czasu nie uczynił czegoś podobnego, gdzie ludzie słyszeli głos Boga. I co zrobił? Wypowiedział dziesięć przykazań. Więc to musi być ważne. Ponownie Psalm jedenasty, werset siódmy i ósmy. Wszystkie jego przykazania są pewne. Jak długo one trwają? Na wieki wieków. Malachiasza, rozdział trzeci, werset szósty. Pan mówi, bo ja jestem Pan. Nie zmieniam się. Ja się nie zmieniam. Bóg jest wieczny, zapisał swoje prawo. Powód, dla którego ten temat jest ważny, jest zaskakujący. Są nawet pastorzy, którzy mówią, że Jezus przyszedł, aby znieść prawo. Ilu z was to słyszało? To właśnie nazywa się doktryną diabła. Wiesz, dlaczego diabeł nienawidzi prawa? No, ponieważ prawo pokazuje nam nasz grzech. No, przekroczenie prawa jest grzechem. Jeśli ludzie nie myślą, że istnieje prawo, nie myślą, że mają grzech. Jeśli nie myślą, że mają grzech, kto potrzebuje Jezusa? Dlatego diabeł chce pozbyć się potrzeby zbawiciela. Ma nawet kaznodziejów, którzy mówią, że nie jesteśmy pod prawem. Biblia mówi o tym, że nie podlegamy prawu, ale nie oznacza to, że nie jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa. Oznacza to, że dzięki Chrystusowi nie podlegamy karze prawa. Ale nie jesteśmy wolni, by nie przestrzegać Jego przykazań. Paweł mówi: Cóż mamy czynić, trwając w grzechu, aby obfitowała łaska? Bóg zabrania. Nie trwamy w grzechu, ponieważ mówimy: Teraz jestem pod łaską. Mogę po prostu grzeszyć. Jezus nie umarł, aby dać nam licencję na grzech. Gdyby mógł to zrobić, nie musiałby umierać. To dlatego, że nie było innego sposobu, w jaki musiał umrzeć. Powiem Ci jeszcze jeden powód, dla którego Boże prawo nie może się zmienić. Bóg mówi: Ja się nie zmieniam. Prawo jest wyrazem Bożego charakteru. A na przykład mam slajd na ekranie, na który chcę, abyś spojrzał. Biblia opisuje cechy Boga. Po lewej stronie widać, że Bóg jest dobry. W innym wersecie, w liście do Rzymian, 7 12, jest napisane, że prawo jest dobre. Biblia mówi, że Bóg jest święty. Możesz to przeczytać w księdze Izajasza, 5-16. Mówi, że prawo jest święte. Biblia mówi, że Bóg jest doskonały. Mateusz 5:48 Prawo jest doskonałe. Psalm 19, werset 7. Jan 4, 1 Jan 4, 8. Bóg jest miłością, prawo jest miłością, jeszcze nie skończyliśmy. Wyciągnij swoją kartę kredytową, jest więcej, podwoimy Twoje zamówienie. Tu jest napisane, że Bóg jest sprawiedliwy. Nawet nie zamierzam tego czytać. Możesz wyjąć telefon i zrobić zdjęcie. Jest to również w Twojej lekcji. Bóg jest sprawiedliwy. Prawo jest sprawiedliwe. Bóg jest prawdą. Prawo jest prawdą. Bóg jest czysty. Prawo jest czyste. Bóg jest duchowy. Prawo jest duchowe. Bóg jest niezmienny. Prawo jest niezmienne. Bóg jest wieczny. Prawo jest wieczne. Jak więc chrześcijanin lub żyd może twierdzić, że prawo zostało zmienione? Trzeba pozbyć się Boga. Prawo nie potrzebuje zmian. Celem planu zbawienia jest zmiana nas. My potrzebujemy zmiany. To my upadliśmy. Prawo jest po to, by pokazać nam, że potrzebujemy Chrystusa. Pytanie numer sześć. Ostatecznie Chrystus jest naszym przykładem. Amen. Czy Jezus przestrzegał dziesięciu przykazań? Odpowiedź, tak, przestrzegał. Biblia mówi, ja bowiem zachowałem przykazania mojego Ojca. Ale czekaj, pastorze, tak. Czy Biblia nie mówi, że Jezus był pijakiem? Nie. Mówi, że jego wrogowie oskarżyli go o bycie pijakiem. A czy nie mówi, że był żarłokiem? Nie. Mówi, że jego wrogowie oskarżali go o bycie żarłokiem. Uczeni w piśmie i faryzeusze oskarżyli go o bycie samarytaninem. On nie był samarytaninem. Mówili, że był Belzebubem. Nie był. Mówili, że jest oszustem. Nie był. Niektórzy mówią, że Jezus nie przestrzegał prawa. Oczywiście, że przestrzegał prawa, dlatego mógł umrzeć w naszym imieniu. Był doskonałym Zbawicielem. Jest napisane, który nie popełnił grzechu. Jezus nie popełnił grzechu, prowadził święte życie, aby mógł być naszym przykładem. Jezus przyszedł z trzech powodów. Powiedział, przyszedłem, aby pokazać Wam Ojca. Ludzie nie wiedzą, kim jest Bóg, źle to rozumieją. Myślą, że Bóg jest wielkim sadystycznym policjantem na niebie, który chce nas bić za każdym razem, gdy zrobimy coś złego. A Jezus powiedział, Jeśli mnie widzieliście, widzieliście Ojca. Jezus był cierpliwy, kochający, współczujący i dobry. Przyszedł, aby pokazać nam Ojca. A przyszedł, aby pokazać nam, jak żyć. Żył 33,5 i pół roku jako człowiek, kuszony pod każdym względem, tak jak my jesteśmy kuszeni, ale bez grzechu. I powiedział Biblia mówi, że dał nam przykład, abyśmy chodzili tak, jak On chodził. Chrześcijanin jest naśladowcą Chrystusa. Amen. Ja potem przyszedł jako nasze zastępstwo, nasza ofiara. Po tym, jak pokazał nam Ojca i po tym, jak dał nam przykład, mówi teraz nie dasz sobie rady bezemnie. mnie. Zgrzeszyłeś, Twoją karą jest śmierć, ale nie chcę Cię stracić. Tak bardzo Cię kocham, umrę za Ciebie. Wezmę to, na co zasługujesz, i dam Ci to, na co zasługuję. Wezmę Twoje zło, dam ci moją dobroć. Wezmę twój grzech, dam Ci moją sprawiedliwość. Zamieni się z nami miejscami, jeśli w to uwierzymy i zaakceptujemy. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Musisz w to uwierzyć. To tak, jakby dał ci czek. Jeśli go nie zrealizujesz, nic ci to nie da. Musisz zanieść go do banku, przyjaciele. Czy możesz powiedzieć Amen? I uwierz w to! On nie popełnił grzechu. Czytam wam to. Pierwszy Piotra, rozdział 2, werset 22. Nie znaleziono też podstępu w jego ustach. Prowadził święte życie. A czy zatem numer 7? Czy chrześcijanie Nowego Testamentu są zobowiązani do przestrzegania dziesięciu przykazań? Och, pomyślałem, ale teraz nie jesteśmy pod prawem, jesteśmy pod łaską. Nieposłuszeństwo jest w porządku. Co mówi Biblia? Od deski do deski. Mateusz 19, werset 17. Jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. To są słowa Jezusa. Jan 14, 15. Chrystus znowu mówi: Jeśli mnie miłujesz, przestrzegaj moich przykazań. Och, czekaj, ale, pastorze, tak, myślisz. Masz dziesięć przykazań, to masz przykazania Jezusa. Nie dajcie się na to nabrać, przyjaciele, to jest to samo. Pozwólcie, że przytoczę fragment Pisma Świętego. Biblia mówi, że wszystko, co zostało stworzone, zostało stworzone przez Niego. Ewangelia Dziana, prawda? Ile rzeczy? Kto napisał dziesięć przykazań? Wszystkie rzeczy, które zostały stworzone, zostały stworzone przez Niego. Czy myślisz, że Jezus powiedział Ojcze, masz swoje przykazania, ale ja mam swoje? Powiedział Ja i mój Ojciec, jedno jesteśmy. Więc kiedy mówi Jeśli mnie kochasz, przestrzegaj moich przykazań, to z pewnością jest to dziesięć. I mówi oto cierpliwość świętych. Oto ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusa. Prawda? Na to czternasty werset dwunastego objawienia. Można nawet przejść do ostatniego rozdziału Biblii, objawienia, rozdziału dwudziestego drugiego. I tam jest napisane błogosławieni ostatni rozdział Biblii błogosławieni którzy czynią jego przykazania aby mieli prawo wejść przez bramy miasta i jeść z drzewa życia. Czy coś się wydarzyło od ostatnich kilku chwil co jest trochę rozpraszające? No o czym tkwi problem? Czy coś jest nie tak z moim wyglądem? Tak myślisz? Wiesz, zanim tu przyszedłem, byłem naprawdę ostrożny. Możesz zapytać każdego. Jestem bardzo wybredny. Myję zęby, płuczę gardło, dezodoruję się, i sprawdzam swoją linię koncertową. Chodziłem do szkoły wojskowej e, wojskowej w Nowym Jorku. Ale ty uważasz, że coś jest nie tak? Czy wiesz, że nie widzę nic złego? Jak mam sprawdzić, czy coś jest nie tak? Twoje świadectwo, a może sam muszę się przekonać, gdzie znajdę lustro? Och, spójrz tutaj, jakie to wygodne. Nie u porządku. A czuję się teraz całkiem dobrze. Dobrze nam się razem uczyło. Oziej, to nie tak. Czułem się świetnie, no, dopóki nie spojrzałem w lustro. Więc odpowiedź brzmi nie patrz w lustro, a znów poczujesz się dobrze, prawda? No, niektórzy z Was wstają rano, patrzą w lustro i mówią och, nie rób tego więcej. Zrujnujesz sobie cały dzień, prawda? Czy więc prostą odpowiedzią nie byłoby wyrzucenie lustra? A w uporządku? Załóżmy, że to nie jest odpowiedź, ale patrzę, nie podoba mi się, czułem się dobrze, patrzę tutaj i coś jest nie tak. E, moje okulary nie są proste, to jest problem, prawda? Więc jeśli to pokaże mi problem, to może to usunie problem. Więc czy używam tego, by pozbyć się problemu? Więc jeśli spojrzysz w lustro i tak, kiedyś robiłem to markerem. A raz przypadkowo zrobiłem to markerem permanentnym. Więc teraz używam taśmy. Więc jeśli spojrzysz w lustro i widzisz, że coś jest nie tak. Jeśli masz brud na twarzy, co robisz? Przykładasz twarz do lustra i pocierasz twarz? No jako robisz? Musisz się umyć. Cóż, potrzebuję czegoś do mycia. Jaki to wygodne. Więc co to jest? Kodę reprezentuje? Prawo Boże. Czy ma na celu oczyszczenie z grzechu? A może pokazuje nam naszą potrzebę oczyszczenia? Co przedstawia ta czerwona szmata? No, krew Jezusa Chrystusa. Jest to ścierka, ale symbolizuje krew Chrystusa. Więc patrzę tutaj i widzę, że mam problem, ale to nie ma mi pomóc z moim problemem. To jest bezsilne. Ale, może usunąć problem. A teraz? Wiesz, wyglądam całkiem nieźle. Nie przeszkadza mi to. Tak naprawdę. <noise> Więc kiedy to się stało i przeszedłem przez takie żenujące doświadczenie, od czasu do czasu będę odwoływał się do lustra. Ilu się przyzna? Ręka do góry. Przygotuj ujęcie publiczności. Ilu przyzna, że spojrzało dziś w lustro? Ręce do góry. Szczera grupa, chwalmy Boga. Teraz ważne jest, aby spojrzeć w lustro, ale nie chcemy patrzeć w lustro zbyt często. Ilu z Was zna kogoś, kto patrzy w lustro trochę za często? Widziałem, że niektórzy z Was wskazali jedną osobę. Ale ilu z Was zna ludzi, którzy wyglądają tak, jakby nigdy nie spojrzeli w lustro? To kolejny problem, prawda? Więc potrzebujemy tego, prawda? Czy potrzebujemy prawa? Nie po to, by nas zbawić. Potrzebujemy prawa, aby pokazać, że potrzebujemy zbawienia. Diabeł chce się tego pozbyć, ponieważ jeśli tego nie masz, nie potrzebujesz krwi Chrystusa. Dlatego nawet w niektórych kościołach głoszą doktryny diabelskie, że nie potrzebujemy Jezusa i krwi Chrystusa. Cóż, musimy się pospieszyć, ale myślę, że to bardzo ważny punkt, o którym powinniśmy pamiętać. Amen? Jakuba 1, 23. A potwierdza to samo, bo jeśli kto słucha słowa, a nie czyni, Podobny jest do człowieka, który ogląda swoje oblicze w zwierciadle. Obserwuje bowiem samego siebie, odchodzi i natychmiast zapomina, jakim był człowiekiem. Ale kto patrzy na doskonałe prawo wolności, jak Bóg nazywa dziesięć przykazań uciążliwym prawem, prawem wolności, w psalmie pierwszym, dziewiętnastym, w wersecie 45 piątym jest napisane, więc będę przestrzegał twoich przykazań na wieki wieków i będę chodził wolny, ponieważ przestrzegam twoich przykazań. Zakładam, że większość z was nie jest tu dzisiaj z bransoletkami na kostkach, czyli od rządu. Ponieważ przestrzegacie prawa, jesteście wolni. A prawo? To prawo, które powinno wsadzać przestępców do więzienia. Wiesz, byłem dziś świadkiem włamania, nie żartuję. Wróciłem do domu, Powiedziałem Karen, że stoję w sklepie i szykuję się do wyjścia z sałatką, którą kupiłem. Jestem w kolejce z innymi ludźmi. Jakiś facet właśnie maszeruje z ulicy. Dziewczyna odkłada pieniądze. On obserwował ją przez okno. Poszedł chwycić pieniądze, a obsługa próbowała wyrwać mu je z ręki i wyszedł ze sklepu z dolarem lub dwoma. A oni wyszli i ścigali go i odzyskali dolara, chwała Panu. Ale co do za świat, co? W jakim świecie żyjemy? Więc cieszę się sprawa, prawda? Chcę, żeby były egzekwowane... Bo w przeciwnym razie w kulturze zapanuje chaos. Błogosławieni, którzy przestrzegają prawa, którzy są wykonawcami Słowa. Teraz chcę to zilustrować. Umieszczę dziesięć przykazań tutaj na scenie na minutę, ponieważ chcę zilustrować, dlaczego jest to tak ważne i jak pasuje do tematu proroctw biblijnych. Mamy więc tutaj dziesięć przykazań, a dziesięć przykazań znajduje się na ilu kamiennych tablicach? Na dwóch. Słowo Boże ma podwójną naturę. Biblia mówi nam, że jest to prawo i prorocy. W objawieniu mamy dwóch świadków i to jest jak Mojżesz i Eliasz. Mojżesz jest wielkim dawcą prawa, Eliasz wielkim prorokiem. Dwa wersety na końcu Starego Testamentu. Pamiętaj o prawie Mojżesza, mojego sługi. Pamiętaj, że posyłam Ci Eliasza proroka przed wielkim i strasznym dniem Pana. Pierwsza tabela przykazań dotyczy naszej odpowiedzialności przed Bogiem i dla tych, którzy mogą mieć wątpliwości, jest to podsumowanie. To nie jest tak, że wiesz. Nie moglibyśmy zmieścić tam każdego słowa tylko po to, aby dać Ci wyobrażenie. Pierwsze cztery przykazania dotyczą? Oddawanie czci tylko Bogu, nie czczenia Bożków. Nie bierz Jego imienia na daremno. Pamiętaj o naszym czasie dla Boga. To nasza relacja z Bogiem. Tak więc pierwsze cztery dotyczą relacji wertykalnej. Następnie dochodzimy do ostatnich sześciu przykazań, które dotyczą naszej relacji z bliźnimi, zaczynając od czci dla ojca i matki, a kończąc na tym, że nie będziesz pożądał bliźniego swego ani jego dóbr. Jeśli mógłbyś zdefiniować Boga jednym słowem, jakie jest to słowo? Bóg jest, powiedz to ze mną. Bóg jest miłością. Dziesięć przykazań to miłość do Boga i miłość do bliźniego. Dziesięć przykazań nie jest złe. Paweł powiedział, że wszystkie przykazania streszczają się w tym, kochaj Pana z całego serca i kochaj bliźniego jak siebie samego. A jeśli kochasz Pana z całego serca, będziesz przestrzegać pierwszych czterech przykazań, prawda? Jeśli kochasz Boga, czy będziesz czcił innych Bogów? Nie. Jeśli kochasz Boga, nie będziesz go fałszywie przedstawiać, oddając cześć Bożkom. Nie będziesz używał Jego imienia na daremno. Będziesz chciał spędzić swój czas z Bogiem. A jeśli kochasz swojego bliźniego, nie będziesz go okradać, brać jego żony, zabijać, kłamać, pożądać, czcić swoich rodziców, prawda? Tak więc miłość jest wypełnieniem prawa. Prawo jest dobre, jest sprawiedliwe, święte i dobre. Za chwilę możemy powrócić do tego tematu. Chcę wrócić do lekcji. Całkiem fajne, co? Sposób, w jaki to robią. Tak więc Bóg dał swoje prawo w najbardziej majestatyczny sposób, jaki mógł. Co Bóg mógł zrobić, co pominął, aby pokazać nam znaczenie prawa? Wypowiedział je własnym głosem z góry, grzmotem i błyskawicą, dymem i ogniem, napisał je palcem, napisał je w kamieniu, aby pokazać, że jest niezmienne. A jednak są teraz nawet chrześcijanie, którzy mówią: Och, nie muszę się martwić o dziesięć przykazań, ponieważ Jezus umarł za nas i możemy je łamać. To bluźnierstwo. Biblia tak nie naucza. Moim problemem przed przyjściem do Chrystusa był grzech, bezprawie. Nie chcę ci mówić zbyt wiele, zbyt wcześnie, bo możesz nie wrócić, ale kiedyś byłem złodziejem. Tak, byłem facetem, który wchodził do sklepu, brał coś i nie płacił za to. Włamywał się do domu, kradł samochody i wszystkie inne przykazania. Jezus mnie uratował, przestałem to robić. Nie cieszysz się? A więc, taki jest cel zbawienia nas od naszych grzechów. Biblia mówi o błogosławionych. Ilu chce być błogosławionymi? O błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania. Jezus powiedział, jeśli to wiecie, szczęśliwi jesteście, jeśli to czynicie. Nie tylko słuchacze, ale i czyniciele. Numer osiem. Jaka jest różnica między nowym a starym przymierzem? Ważne jest, aby to zrozumieć. Niektórzy ludzie mówią, cóż, pastorze tak, jesteśmy teraz pod i nowym przymierzem, gdzie dziesięć przykazań jest częścią starego przymierza. Cóż, dziesięć przykazań jest częścią starego przymierza. Możesz o tym przeczytać w dwudziestym rozdziale Księgi Wyjścia, możesz o tym przeczytać w piątym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, i możesz o tym przeczytać w czwartym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, który mówi, że Bóg ogłosił im swoje przymierze, nawet dziesięć przykazań, które nakazał im wykonać. A kiedy Bóg wypowiedział dziesięć przykazań, ludzie zawarli umowę. To jest przymierze, umowa. Zawarli umowę. Powiedzieli, wszystko co powiedział Pan, uczynimy. Zanim minęło czterdzieści dni, zrobili złotego cielca i złamali przymierze. Więc stare przymierze, stare przymierze, stary testament, stary testament, stare przymierze, te same słowa, zostało złamane w Starym Testamencie. Jak myślisz, gdzie znajdziesz nowe przymierze? I w Starym Testamencie. Pierwsze miejsce, w którym można znaleźć nowe przymierze, znajduje się w trzecim rozdziale Księgi Jeremiasza. Mówi on, nowe przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach. Wypiszę moje prawo na ich sercach. On umieści swoje prawo w nas. To właśnie jest napisane w księdze Ezechiela. On daje nam serca z ciała. On bierze kamienne serce. Nawet Mojżesz powiedział, nakazuję ci dziś miłować Pana, Boga Twego. Nowe przymierze. Wszyscy jesteśmy zbawieni pod nowym przymierzem. To jest nowe serce. Tak więc różnica między starym a nowym przymierzem nie polega na prawie. Ale na tym, gdzie jest ono zapisane. Wypiszę moje prawo, nowe przymierze, wypiszę moje prawo w ich sercach. Znajdziesz to również w nowym przymierzu, w ósmym rozdziale listu do Hebrajczyków i w innych miejscach. Tak więc nowe przymierze to moje prawo, które się nie zmienia, jest teraz zapisane nie na kamieniu, ale na cielesnych tablicach ich serc. O ile łatwiej jest być posłusznym Bogu, gdy się go kocha. Podam Ci przykład. A czy wiesz, że istnieje prawo, które mówi, że nie powinieneś mordować swoich dzieci? Ilu z Was wie, że jest takie prawo? Ilu z Was ma dzieci? Ilu nie morduje swoich dzieci z powodu prawa? Widziałem kilka podniesionych rąk. Większość z Was nie morduje swoich dzieci, ponieważ je kocha. Idziesz do domu? Człowieku, chciałbym je zamordować, ale będę w więzieniu. Nie mogę. Wszyscy zostaniecie aresztowani. W przeciwnym razie. Po prostu. Nie myślisz o tym, bo ich kochasz. Kocham moją żonę. Nigdy jej nie zdradziłem. Nie myślę o tym. O tym, ponieważ ją kocham. Miłość jest wypełnieniem prawa. Nowe przymierze polega na tym, że uczymy się kochać Boga. Nie chcemy robić niczego, co mogłoby go zranić. A ponieważ kochasz Boga, nie chcesz robić niczego, co zraniłoby Twoich braci i siostry. To właśnie oznacza nowe narodziny. Narodzić się na nowo. Myślę, że rozumiesz różnicę między Starym a Nowym Przymierzem. Ogłosił Wam jako Przymierze, że nakazał Wam wykonywać dziesięć przykazań, napisał je na kamiennych tablicach, a potem mówi, znajdując w nich błąd, co było wadą w Starym Przymierzu, prawo czy ludzie? Mówi, zawrę nowe Przymierze z Domem Izraela i Domem Judy. Tak przy okazji. Nigdzie w Biblii Bóg nie zawiera nowego przymierza z poganami. Zauważyłeś to? Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie jest napisane: Zawrę nowe przymierze z domem Izraela. Jeśli jesteś chrześcijaninem, zostajesz wszczepiony do rodu Izraela. Biblia mówi, że jeśli jesteś Chrystusem, jesteś nasieniem Abrahama. Możemy uczestniczyć w tym przymierzu i wszyscy jesteśmy zbawieni. Stajemy się duchowym Izraelem. Numer 9. Jak to się nazywa, gdy jesteśmy nawróceni i otrzymujemy nowe serce? No cóż, właśnie o tym wspomniałem. Jest to ta wspaniała duchowa metamorfoza, w której przechodzimy od zrobaka w motyla. Narodziłeś się na nowo. Musisz być kim? Narodzić się na nowo. A nowe narodziny to jest coś. Stare rzeczy przemijają i wszystko staje się nowe. Numer 10. Co muszę zrobić, aby otrzymać przebaczenie i oczyścić się z grzechu? To jest bardzo ważne, abyśmy to zrozumieli. Jezus umarł za grzechy całego świata. Czy cały świat będzie zbawiony? Nie. Niestety Jezus powiedział, że prosta jest brama i wąska jest droga, która prowadzi do życia, a niewielu jest takich, którzy ją znajdują, ponieważ niewielu szuka. Zauważyliście, że w naszej piosence przewodniej jest napisane, szukajcie z całego serca, szukajcie z całej duszy. Bóg mówi, będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, Jeremiasz 29, 13. Kiedy szukasz mnie całym swoim sercem, musisz go pragnąć. Musisz szukać. Jezus powiedział, szukajcie, a znajdziecie. On umarł za wszystkich ale musimy uświadomić sobie nasz grzech, a następnie pokutować za nasze grzechy. Dzieje apostolskie, rozdział 3, werset 19. Pokutujcie więc i nawróćcie się, i aby grzechy wasze zostały wymazane. Czy nie byłoby cudownie, gdybyś mógł zacząć od nowa i zmyć wszystkie swoje grzechy? Możesz? I powiedzieć Bogu, że jest ci przykro i powiedzieć, cóż, pastorze, tak, nadal jestem kuszony. Każdy jest kuszony. Jezus był kuszony, ale powiedz Bogu, przepraszam za moje grzechy, zmień moje serce. A potem całe życie uczyłeś się, jak postępować źle. On uczy cię, jak czynić dobro. W pierwszym rozdziale księgi Izajasza jest napisane, że uczymy się czynić dobro. Zaczynasz podążać za Panem i patrzysz na Jezusa. Nazywa się to uświęceniem. Uczysz się nowego sposobu myślenia. Czytasz Biblię. Utrzymujesz swój wzrok na Chrystusie. Zaczynasz stawać się taki jak on. Zmieniasz się. Następuje nawrócenie. Pokutujesz. Przyznajesz się do winy. Częścią pokuty jest wyznanie swoich grzechów Bogu. Być może myślisz, o, czy Bóg nie wie wszystkiego, Pastorze Dak? Cóż tak, ale nie mówisz mu o tym, aby go poinformować. Kiedy przeczytałem to po raz pierwszy, pomyślałem, Okej, okay, panie, lepiej usiądź, musimy porozmawiać. <grytanie> Przecież on już wszystko wie, prawda? Jeśli wychodząc dziś z audytorium przypadkowo nadepniesz komuś na stopę. Powiesz, przepraszam, prawda? Czy ta osoba wie, że nadepnąłeś jej na stopę? Tak, ale i tak powiesz, przepraszam. To właściwe. Teraz, jeśli nadepniesz na ich stopę i naprawdę ich zranisz, i zaczniesz mówić, bardzo mi przykro, ponieważ naprawdę go zraniłeś, prawda? A przewróciłeś go przez przypadek, a potem pomogłeś mu wstać i mówisz, tak mi przykro, nie dzwoń do prawnika. Prawda? Zauważ to, stopień. Krzywdy dyktuje stopień przeprosin. Prawda? Jak bardzo zraniliśmy Boga? Spójrzmy na krzyż. Cierpienia Chrystusa. On wziął to, na co zasłużyłeś. Więc padnij na kolana, kiedy jesteś sam. Wielu kaznodziejów daje tylko część odpowiedzi. Mówią, podejdź. Zmów tę krótką modlitwę. Teraz jesteś zbawiony. Wielu ludzi zostanie zbawionych w ten sposób, ponieważ to wszystko, co wiedzieli i co otrzymali. Ale to nie wszystko, czego naucza Biblia. Biblia mówi, pokutuj. Żałuj za swoje grzechy. Wyznaj swoje grzechy Bogu. Jeśli powiesz, cóż, nie pamiętam wszystkich moich grzechów, pastorze, tak? Nikt nie pamięta. Zacznij od dziesięciu przykazań. Czy kiedykolwiek kłamałeś? Czy kiedykolwiek kradłeś? Czy kiedykolwiek myślałeś w czysty sposób? Jezus powiedział, że grzech to nie tylko czyn, ale i postawa. Jeśli mężczyzna lub kobieta patrzy na płeć przeciwną i pożąda w swoim sercu, cóż, dzisiaj trzeba powiedzieć, że patrzy na każdą płeć, ponieważ wszystko jest pomieszane. Ale jeśli patrzysz i pożądasz... A możesz popełnić cudzołóstwo w swoim sercu, prawda? Wiesz, możesz mordować w swoim sercu. Jezus powiedział, że jeśli gniewasz się na swojego brata bez powodu, jesteś winny morderstwa. I powiedział nawet w naszych słowach, niech wasze tak będzie tak, a wasze nie będzie nie. Czasami możemy kłamać przez insynuacje. Przejdź więc przez dziesięć przykazań. Padnij na kolana i powiedz, panie. Byłem kłamcą. Nieczyste myśli, czcze innych Bogów. Niektórzy ludzie spędzają cały swój czas przed telewizorem i zastanawiają się, czy nie mają problemu z bałwochwalstwem. Nigdy się nie modlisz. Ale wiesz wszystko o wynikach baseballu. A prawda? Nie mówię, że jest coś złego w baseballu. Mówię tylko, że niektórzy ludzie robią bogów ze swoich samochodów. Wiesz co mam na myśli? Wyznaj swoje grzechy Bogu. Powiedz, panie, wybaczysz mi? Jezus umarł za moje grzechy i wierzę w to, co obiecał, że jeśli wyznam swoje grzechy, pierwszy Jana, rozdział pierwszy, jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, aby przebaczyć nam nasze grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Czyż to nie dobra nowina, przyjaciele? On chce, aby nam przebaczono, chce, byśmy mieli pokój, chce, abyśmy byli z Nim w Jego królestwie. Kto wchodzi do serca narodzonego na nowo chrześcijanina? I co robi? Biblia mówi, Ewangelia Jana 14, 17, że Duch, Bóg, duch przychodzi do twojego życia. Coś się dzieje. On się aktywuje. Dajesz mu pozwolenie, mówiąc: Panie, nie mogę tego zrobić bez ciebie. Przyjdź do mojego serca. On przemówi do ciebie. Poprowadzi cię. Jezus wyszedł z wody podczas chrztu i stąpił duch święty. Powiesz swoje życie panu, a Bóg da ci swojego ducha. Może też udzielić ci chrztu duchem świętym podczas twojego chrztu. Ponownie, zarówno w woli, jak i w uczynku, pomoże ci czynić jego dobre upodobanie. Nie możemy prowadzić chrześcijańskiego życia bez Bożej Pomocy, przyjaciele. A czy wiesz, że Bóg nigdy nie poprosi Cię o zrobienie czegoś, czego nie możesz zrobić? Czy to rozsądne? Ja o cokolwiek Bóg Cię poprosi, nawet jeśli wydaje Ci się to trudne, on Ci w tym pomoże. Są ludzie, którzy myślą: Pastorze, Dak, od lat staram się rzucić palenie. Próbowałem rzucić picie. I nie chodzi tylko o palenie. Chodzi o wapowanie. Narkotyki. Niektórzy są uzależnieni od pornografii. Niektórzy są uzależnieni od kart kredytowych i zakupów. Istnieje wiele rodzajów uzależnień. Tak naprawdę każdy, kto nie ma Jezusa, jest synoholikiem. Pytanie brzmi, jakie jest Twoje uzależnienie? Cokolwiek to jest, On może zerwać łańcuchy. Rozmawiałem z ludźmi przez lata zmagali się z uzależnieniem od picia, palenia, pornografii, zakupów i czegokolwiek innego. Niektórzy są pracocholikami. On może cię zmienić. Jezus nigdy nie poprosi Cię o zrobienie czegoś, nie dając Ci do tego mocy. Mówisz, panie, nie mogę przepłynąć oceanu. Nie umiem pływać. On rozdzieli morze. Da ci sprzęt do nurkowania. On coś zrobi, ale znajdzie sposób, aby cię przeprawić. Wszystko, o co cię poprosi. Bóg może przenosić góry, przyjaciele. Uwierzcie w to. Amen? Dlaczego Bóg złożył tak fantastyczną ofiarę dla ciebie i dla mnie? Biblia mówi nam o tym w Ewangelii Jana 3.16. Gdyż Bóg tak umiłował świat że syna swego jednorodzonego dał. To takie trudne przyjaciele, dla tych z Was, którzy wiedzą o czym mówię, że straciłem dziecko. Straciliśmy syna. Prowadząc spotkania ewangelizacyjne na Filipinach, otrzymałem telefon, którego żaden rodzic nigdy nie chce otrzymać. Nasz wysoki, przystojny, silny, miły syn zginął w wypadku na budowie. Musieliśmy rzucić to, co robiliśmy, i wrócić do domu. Nie da się opisać bólu, bo kiedy traci się dziecko. Nie wiem, dlaczego Bóg kazał nam tak bardzo kochać nasze dzieci. To coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Ale. Nie czytam już tego wersetu. W wół ten sam sposób. Kiedy myślę, że Bóg tak mnie umiłował, że dał swojego syna. I wiesz, przyszło mi to do głowy. Bóg kocha swojego syna o wiele bardziej niż ja kocham swojego. Musicie naprawdę kochać. Że oddał swojego syna, aby cię zbawić. Czy nie chciałbyś kochać takiego Boga? Biblia mówi, co mamy robić. Mówi, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Słowo wierzyć nie oznacza po prostu wierzyć, że umarł za twoje grzechy, ponieważ diabeł w to wierzy. Słowo wierzyć oznacza wierzyć. Kiedy Jezus coś mówi, mówisz: "Wierzę w niego. Będę żył tym, co mi powiedział". I to właśnie oznacza. Nie jest to tylko tani rodzaj łaski mówiący: "Tak, wierzę w to i idę dalej swoją drogą". Jeśli tak się zachowujesz, to tak naprawdę w to nie wierzysz. To znaczy wierzyć w to, co mówi i robić to, co mówi. Podążaj za nim. Tym, którzy go przyjęli, daje on prawo, moc, aby stali się dziećmi Bożymi. On adoptuje cię do swojej rodziny, kocha cię jak dziecko i nie opuści cię. Jeśli popełnisz błąd, on podniesie cię z powrotem. Nie zniechęcaj się! Jeśli przyjdziesz do Chrystusa, diabeł będzie próbował cię zniechęcić i sprawić, byś się poddał. Nie poddawaj się. Są teraz ludzie, którzy patrzą. A ty przestałeś chodzić do kościoła lata temu, ponieważ ktoś w kościele zranił twoje uczucia. Nie rób tego! Diabeł chce cię wygonić z kościoła! Nawet Jezus miał Judasza w swoim kościele, prawda? Więc nie zniechęcaj się! Najsilniejszą ziemską więzią jest więź rodzica z dzieckiem. I właśnie tak bardzo Bóg nas kocha. Numer trzynaście. Czy ktoś jest zbawiony przez przestrzeganie prawa? Odpowiedź brzmi nie. Przez co? Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z was samych. Jest to dar Boży, a nie uczynki, aby się nikt nie chlubił. Nie jesteśmy zbawieni, ponieważ na to zasłużyliśmy. Na przykład, jadę za szybko i widzę za sobą niebieskie i czerwone światła. Ilu z was. I kiedy jedzie samochodem, na widok radiowozu automatycznie zdejmuje nogę z gazu. Nawet jeśli nie przekraczasz dozwolonej prędkości, to jest to jak odruch. Zdarzyło mi się to więcej niż raz. Spieszę się, by wykonać Boże dzieło, i czasami jadę za szybko. Wiem, powiesz pastorze, Dak czy to nie grzech tak pędzić? Cóż, pan i ja pracujemy nad tym, więc módl się za mnie. Ale tak czy inaczej zostałem zatrzymany. Prawdziwa historia. Przychodzi policjant. A I mówi, zatrzymałem cię, bo złamałeś prawo. Nie chciałem się zatrzymywać, ale kiedy zobaczyłem te niebieskie i czerwone światła, nie miałem wyboru. Złamałem prawo. Podlegam prawu. I mówię, czy mógłbyś się nade mną zlitować? Moje ubezpieczenie wzrośnie, moja żona da mi popalić, bo ubezpieczenie wzrosło. To moja wina i przykro mi, że tak się stało. A potem ktoś mi kiedyś powiedział, że jeśli płaczesz, to pomaga. Więc tak zrobiłam i nie dała mi mandatu. A ona powiedziała: Powiem ci coś, tym razem się zlituję, napiszę ci ostrzeżenie. Jak tylko powiedziała, będę miała litość. Powiedziałem, chwalmy pana? Jestem teraz pod łaską. Nie zasłużyłem na to. Odpalam silnik, wrzucam drugi bieg, wciskam sprzęgło i rozsypuję żwir po całym radiowozie i odjeżdżam, ponieważ chwała panu, nie podlegam już prawu. Jestem pod łaską. Czy to właśnie robię? Och nie. Raz mówią, że jestem pod łaską. Patrzę w lusterko wsteczne. Widzę, że wciąż tam są. Włączam migacz. Czekam, aż w promieniu 6 mil w dowolnym kierunku nie będzie żadnego samochodu. E, wyjeżdżam na drogę i powoli przyspieszam do 48,5 mili na godzinę. Prawda? Jestem teraz bardziej ostrożny niż ktokolwiek inny, ponieważ jestem pod łaską. Amen? Tak więc pomysł, że bycie pod łaską oznacza, że można łamać prawo, jest absurdalny. To nie jest Biblijne. Numer 14. O, czy nie jest prawdą, że kiedy jesteśmy zbawieni przez łaskę, nie musimy już przestrzegać prawa? Właśnie ci na to odpowiedziałem. Co mówi Biblia? Czy przez wiarę unieważniamy prawo? Z pewnością nie. Król Jakub mówi, że Bóg zabrania, wręcz przeciwnie, ustanawiamy prawo. Zbawieni ludzie są bardziej posłuszni niż ktokolwiek inny, ponieważ kochamy Pana. Nie chcemy łamać Jego prawa. Amen? Jezus powiedział, jeśli ktoś mówi, że go kocham, a nie przestrzega Jego przykazań, jest kłamcą i prawdy w nim nie ma. Czy powinniśmy grzeszyć, ponieważ nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Z pewnością nie. Czy mogę być prawdziwym chrześcijaninem bez przestrzegania jego przykazań? Co mówi Biblia? Po tym poznajemy, że go znamy, jeśli przestrzegamy jego przykazań. Ten, kto mówi, że go znam, a nie przestrzega jego przykazań, jest kłamcą, jak już wspomniałem. Nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto. i czyni wolę mojego ojca. Który jest w niebie. Numer szesnaście. Kogo diabeł szczególnie nienawidzi w tych dniach ostatecznych? Odpowiedź: Smok jest rozgniewany, rozwścieczony kobietą. To jest kościół, lud boży. I wyrusza na wojnę z resztką pozostałością jej potomstwa. Którzy zachowują co? Z kim diabeł walczy w dniach ostatecznych? Z tymi, którzy przestrzegają przykazań. I nie chodzi tylko o tych, którzy łamią przykazania na świecie. Próbuje nakłonić ludzi w kościele do lekceważenia prawa Bożego. Szatan nienawidzi prawa, ponieważ wskazuje nam ono na Jezusa. O i pomaga ludziom odnaleźć swój grzech, a następnie Zbawiciela. Co motywuje ludzi do przestrzegania prawa Bożego? Odpowiedź. A dlatego miłość jest wypełnieniem prawa. I know. Widzisz tutaj, gdzie jest napisane w Ewangelii Mateusza do wersetu 37. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim co? Sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. To jest pierwsze i wielkie przykazanie, a drugie jest do Niego podobne. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. I znowu pierwszy Jana 5, 3, bo to jest co? Miłość Boga, powiedz to ze mną. Abyśmy przestrzegali Jego przykazań, a Jego przykazania nie są uciążliwe. Nie wtedy, gdy kochasz. Kiedy kogoś kochasz, przestrzeganie Jego przykazań nie jest ciężarem. Jakie są niektóre z chwalebnych nagród za przyjęcie Chrystusa i przestrzeganie Jego prawa? Spójrzcie na pozytywy, przyjaciele. To nie jest ciężar, to błogosławieństwo. To Wam powiedziałem, aby radość Wasza była pełna, a Wasza co? Wasza radość może być w Was. Twoja radość może być pełna. Znowu, szczęśliwy przysłów 29:18. Powiedz to, ale szczęśliwy jest ten, kto zachowuje wszystko. To jest Słowo Boże, przyjaciele. A i znowu, możesz przeczytać tutaj w Psalmie 1:19, werset 1:65. Wielki. Pokój mają ci, którzy miłują Jego prawo i nic go nie obrazi. Chciałbym zaprosić Johna. Wyjdzie i zaśpiewa tutaj przez minutę, a potem chce się z Wami pomodlić. Słyszeliście kilka rzeczy, których być może nie słyszeliście wcześniej, mówiących o miłości Bożej i prawie Bożym, a może jest inaczej. Ale czy głosiłem Wam ze Słowa Bożego? Pan przyprowadził Was na te spotkania, przyjaciele, i oglądacie je, ponieważ chce Was w swoim Królestwie. Kocha Was tak bardzo, że dał własnego syna. Ilu z Was dzisiaj zrozumiało, że istnieje problem zwany grzechem? I że Jezus ma na niego odpowiedź? On chce. Abyś to przyjął. Chcę obmyć Cię w swojej krwi. Chcę Cię mieć w swoim królestwie. Chcę, abyś doświadczył nowych narodzin. Musisz uwierzyć, że On może to dla Ciebie zrobić. Nie jesteś większym grzesznikiem, niż Jezus jest Zbawicielem. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Być może wcześniej próbowałeś i zawiodłeś. Ja, ale możesz odnieść sukces. Możesz mieć zwycięskie chrześcijańskie życie. Jeden dzień na raz. Ilu z Was chce powiedzieć, Panie, weź mnie za rękę? Dziś wieczorem... I poprosić go, by poprowadził cię do tego królestwa? Ojcze w niebie! Ty znasz każdego z tych ludzi, ty ich kochasz! Oni przychodzą. Żałujemy za nasze grzechy, panie. Wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami. Wybaw nas od naszych grzechów. Wylej swego ducha na te spotkania. Bądź z tymi, którzy patrzą. Pomóż nam mieć nowe życie i być gotowymi na twoje rychłe przyjście. Modlimy się w imieniu Chrystusa. Amen. Ilu z was wierzy, że Bóg może to dla was zrobić? Amen. Kiedy jest nasze następne spotkanie? Jutro będziemy mówić o najważniejszej rzeczy, o losie zgubionych, o dobrej nowinie, o tym, co nadchodzi, przyjaciele, w tych ostatnich dniach. Powiedz swoim przyjaciołom, aby przyszli. Zobaczymy się wtedy. Niech Bóg Was błogosławi i życzę wspaniałego wieczoru.